marchewka. Naprawdę, bardzo miło jest spotykać się z objawami sympatii i przywiązania, ale czasami staje się to męczące. Paulina, czytaj. Mam w domu duże 300-litrowe akwarium i w nim pływają kolorowe rybki. Wiemy to, wiemy. Przed 3 tygodniami kupiłem jedną dużą kolorową rybkę. Co ci wyżarła wszystkie rośliny? Oglądałem wasz program, w którym radziłyście mi, żebym zastosował marchewkę, a ryba przestanie mi obżerać listki. Ale bardzo mi się nie podobało, jak wyrwałyście sobie mój list, więc dzisiaj posyłam wam 2 egzemplarze listu, żebyście się o niego nie biły. Oczywiście. I nie jestem żadnym debilem, bo wiem, że wasz głupi program nazywa się Kij i Marchewka. Naprawdę bardzo miło jest spotykać się z objawami sympatii i przywiązania. Nie ma co. Nie dość, że przyszedł jeden list, to jeszcze przyszedł 2 razy, jak jakiś zły sen. Myślałem, że mówicie poważnie. Potarłem całe kilo marchwi i wrzuciłem do akwarium, a rano wszystkie rybki mi wyzdychały. Tylko ta jedna, co mi wyżerała rośliny, żyła. A woda w całym akwarium była biała, gęsta i tuchnąca. Po prostu zrobił ci się marchewkowy kompocik. Możesz uważać się za odkrywcę nowej potrawy z marchwi. A jak zacząłem spuszczać z akwarium wodę, to niechcąco uderzyłem wiaderkiem w szybę, która pękła i całe 300 litrów wody wylało się na pokój. Ulala! A mieszkam na 10. piętrze i przemokło aż na parter do dozorcy, który akurat położył sobie nowe tapety, a na 6. piętrze zrobiło się od tej wody spięcie. I od 3 dni nie ma w ogóle prądu, a najgorsze jest to, że większość wody dostała się przez wentylator do piwnicy. I podmyła fundamenty bloku. I blok przekrzywił się na 1 stronę, to potem przyjechała straż pożarna i ewakuowała wszystkich mieszkańców. I ci strażacy mówili, że blok najpóźniej za tydzień się przewróci. Więc kazali się wyprowadzić wszystkim z 4 sąsiednich bloków. Teraz mieszkamy wszyscy w namiotach niedaleko hali ludowej naprzeciw zoo. Chyba tam odniosę tę rybkę, bo to wszystko przez was i przez nią i nigdy w życiu już nie tknę marchewki. Drogi telewidzu, popełniasz fatalny błąd. Co prawda marchewka nie pomogła, ale i rybce nie zaszkodziła. A przecież w trudnych życiowych chwilach dobrze jest mieć przy sobie jakieś zwierzątko. Uszy do góry, oglądaj nasz program i pamiętaj, że nie zawsze potrzebna jest marchewka. Czasami wystarczy kij i odwrotnie. Z kąpieli każdy korzysta, a mucha chciała być czysta. W niedzielę kąpała się w smole, w poniedziałek w rosole, we wtorek w czerwonym winie, a znowu w środę w czerninie. Czernina to taka zupa z krwi. A potem w czwartek w bigosie. W piątek w tatarskim sosie. W sobotę w soku z moreli. Co miała z takich kąpieli? Co miała? Zmartwienie miała, bo z brudu lepi się cało. A na myśl jej nie przychodzi, żeby wykąpać się w wodzie. Cześć, witamy was w 8. odcinku naszego programu. Jak przekonaliście się z listu, nie zawsze pomaga marchewka. Więc dalej musimy zgłębiać to zagadnienie. Zanim je jednak zgłębimy, psychozabawa. Czy jesteś sprawiedliwy? Przygotujcie sobie coś do pisania, bo za chwilę pierwsze pytanie. Pewnego dnia pojawiło się w kuchni smakowicie wyglądające ciasteczko. Mama kazała ci się podzielić nim z twoim młodszym braciszkiem. Ty natychmiast przeliczasz stosunek wagi twojego ciała do wagi ciała chudziutkiego braciszka, układasz odpowiednią proporcję i dajesz braciszkowi ociupinkę ciasteczka. Tak czy nie? Zanim poznacie drugie pytanie, piosenka. Tak.
była klasówka z matematyki, a na niej bardzo trudne zadanie. Ty jak zwykle nic nie umiałeś, więc zadanie w całości zerżnąłeś od swojego kolegi. Ty dostałeś piąteczkę, on dostał dwójeczkę. Czy biegniesz do pani i prosisz o zamianę ocen? Tak czy nie? Zanim zadamy trzecie i ostatnie pytanie, zagadka. Jakie to przysłowie? Twoje ukochane zwierzątko domowe, chomik, ugryzło cię w palec. Ty odpłacasz tym samym, nadgryzając mu ogonek. Tak czy nie? Zanim poznacie odpowiedzi, prosty przepis na potrawę z marchwi. To jest moja asystentka. Asystentko, weź 20 deko piasku. Tak. I 5 deko tego oto... patyka. Tak. Teraz już wystarczy. To tak nie za dużo, bo to tylko do przyprawy. I takiego jednego, takie jedno drewienko. Całe? Tak, może być całe, bo to im więcej, tym lepiej. Teraz znowu 20 deko piasku. Może być więcej, bo to jest babka piaskowa. Tak. Może tyle być? Może być. I to trzeba bardzo ładnie uklepać. I dodajemy różne przyprawy. I znowu 20 deko piasku. I kilka kamyczków. I dosypujemy do foremki. Żeby do samego końca piasek. I uklepujemy. Teraz trzeba tą babkę upiec. Pochuchaj trochę. Minutkę się piecze. Dobrze, wystarczy. Teraz trzeba tą babkę wyjąć z foremki. Najlepiej na jakąś płaską powierzchnię. Ach. Tutaj. Teraz mówimy babko, babko, tutaj wyjdź nam. Tak, ostukamy dobrze. A? No i teraz zobaczymy, czy nam wyszło. O, wyszła. Tak. To teraz może ja spróbuję. O, jakie niedobre! Jeżeli odpowiedziałeś 3 razy tak, znaczy to, że jesteś osobą bardzo sprawiedliwą. Możesz zostać biznesmenem, politykiem albo coś w tym rodzaju. W najgorszym razie możesz robić jako odważnik na straganie z marchewką. Jeżeli
odpowiedziałeś 3 razy nie, to nie martw się, bo stoi przed tobą świetlana przyszłość. Tak jak przed tymi, którzy odpowiedzieli 3 razy tak. Jeżeli twoje odpowiedzi były mieszane, nie martw się, bo stoi przed tobą równie świetlana przyszłość, jak przed tymi, którzy odpowiedzieli 3 razy tak lub 3 razy nie. I widzisz, jaka jest ta sprawiedliwość? Teraz odpowiedź na naszą zagadkę. Prawie koniec. Jeszcze tylko odwiedziny u Tomeczka. Czarno-białe przygody Tomeczka. Czy wiecie, czemu nasz przyjaciel płacze? Ponieważ Tomeczek został zwolniony z pracy. Biedak płakał przez całą noc i dzień cały. Płacząc tak całą noc i dzień cały, Tomeczek przypomniał sobie pewnego potwora kanałowego, który grasował w jego dzielnicy bardzo dawno temu. Mając w pamięci historię tutejszego potwora kanałowego, Tomeczek poszedł do spółki z OO Potworna praca. Co się stało z potworem kanałowym? Jakby co, to mogę go zastąpić. Czyli dostanę tą pracę? Zapytał Tomeczek. Dostaniesz, odpowiedział kierownik spółki z OO Potworna praca. Od tego czasu Tomeczek pracuje w zawodzie potwora kanałowego. Uważajcie, kiedy będziecie przechodzić wieczorem przez dzielnicę Tomeczka, może wam zastąpić drogę potwór kanałowy. Do zobaczenia. Cześć. Wszystko zmienić w żart.